Dzisiaj z kamerą magazynu Prolog przyjechaliśmy do Wrocławia na 20. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Kiedy oglądacie ten materiał, już wiecie, kto otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru. Ja przekonam się o tym dopiero za kilka godzin. Zapraszam. Największym wyzwaniem podczas organizacji festiwalu? Chyba powiem coś, czego nikt się nie spodziewa, bo pogoda. Bo pogoda w zeszłym roku i 2 lata temu nas nauczyła, że jeżeli jest okrutnie zimno, pada deszcz, to ludziom się po prostu nie chce wychodzić, nawet żeby posłuchać kryminałów, chociaż wydawałoby się, że to jest aura najbardziej sprzyjająca kryminałom, prawda? Ta, która się nam kojarzy z kryminałami właśnie. Tymczasem ludzie jednak wolą słuchać o kryminałach, kiedy za oknem świeci piękne słońce i w tym roku szczęśliwie nam się udało. To już 20. edycja festiwalu, ale ja chciałabym wrócić do początków. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądała ta historia nagrody wielkiego kalibru? Jak to się stało, że to właśnie wielki kaliber stał się symbolem i nagrodą festiwalu? Nagroda Wielkiego Kalibru powstała właśnie jeszcze przed Międzynarodowym Festiwalem Kryminału, bo to od nagrody się zaczęło w roku 2004. Stworzyło ją Stowarzyszenie Trup w Szafie, już nieistniejące, założone przez miłośników gatunku i przez ludzi, którzy chcieli pokazać, że ten gatunek to nie jest wyłącznie czysta rozrywka, bo wtedy, w roku 2004, polskie kryminały można było na palcach jednej ręki tak naprawdę policzyć, bo Marek Krajewski i właściwie nikt więcej wtedy. Potem z roku na rok zaczęło to wręcz lawinowo przyrastać. No, w zeszłym roku mieliśmy blisko 500 polskich kryminałów, więc no, liczba jest zatrważająca i... Nie ukrywam, że mam nadzieję, że Nagroda Wielkiego Kalibru też mocno się do tego przyczyniła. Bernadette, I know you like write your books without a road trip. You don't plan out your story structure. So, do you like to be surprised by your imagination, your characters, and which of your books surprised you the most? Yes, I love being surprised by my characters because I have an idea of what they might do, but often they do something else because they develop as the story goes on. And I think the one that surprised me the most was Jack in Behind Closed Doors, because although I knew he was going to be a not nice person, I never expected him to be as evil as he was. And sometimes when I read what I'd written, I thought, I don't know where this comes from, I can't believe it. And it was like as if it was Jack writing and saying, come on, I need to be worse than this. And, you know, I'm still amazed by my experience writing Behind Closed Doors because I really felt that he took over the book. Your female characters are usually around 30 or 40, but in your last book, The Prisoner, Amelie is around 20, so she's very young, very immature and naive. And I was wondering, what was it difficult for you to write such a young character and tell us a story from her point of view? Yeah, I suppose it was more difficult, but then I'm a lot older than 40 and 30, so sometimes when I write those characters, my editor will say, no, they wouldn't speak like that, you know, at their age. So yes, it was a challenge writing Amelie, but I wanted a very young, naive girl. And she just appeared to me one day in my imagination, and she was in this dark room, and I thought, oh, I need to know why she's there and who she is. So actually, once I put myself into Amelie's shoes, once I was Amelie, it was a lot easier to write. You've been honored with Wielki Kaliber Award, so congratulations. And I was wondering, what does this award mean to you? I can't tell you how much it means to me. I mean, I never expect to get any awards for my books, so to have got this award for, you know, for my writing, it's just amazing. And, you know, it's that makes me want to carry on writing, because sometimes you do think, oh, maybe I'll stop writing soon. But then I come to Poland and I meet my wonderful readers and I get an award and I think, no, I'm going to keep on writing forever because I owe it to these people to carry on writing, to my lovely readers. So it's an immense honour and a real pleasure to be here to get the award. Rozmawiali Państwo o scenografii thrillera i o tym, jak budować napięcie w takich powieściach, a u Pani takim elementem jest chyba mgła, prawda? Jak Pani ją wykorzystała dla budowania tego nastroju?
To jest mgła, która ma cechy niemalże ludzkie, ponieważ ona podchodzi, osacza, ona otula, ona wnika w skórę, zostawia na karku wilgotne, miękkie pocałunki. To jest mgła, która zatrzymuje i która odbiera wyraźną widoczność, czyli od razu budzi niepokój, bo kiedy nie widać, to można się tylko domyślać, co kryje się w tej mlecznej bieli. Taki nastrój tajemnicy podsyca Pani także w powieści legendą o mgle, która jest przekazywana przez lokalną społeczność. Zastanawiam się, czy to jest legenda wymyślona na potrzeby powieści, czy ona gdzieś funkcjonuje rzeczywiście? Ta legenda mówi o tym, że ci, którzy weszli we mgłę, nie wrócili już nigdy, albo wrócili, ale zupełnie zmienieni i już nigdy nie będą tacy jak wcześniej. I ta legenda jest fikcją. Natomiast kiedy przygotowywałam się do pisania tej książki, odkryłam prawdziwą legendę o gęstej podlaskiej mgle w zamierzchłych czasach, która padła na pewne małe miasteczko i spowodowała, że najpierw zabrakło słońca, później zaczęły wymierać rośliny, zwierzęta i kiedy ludziom zabrakło jedzenia, postanowili zabijać siebie nawzajem, by przetrwać, więc mgła może być krwiożercza niemalże jak w historiach Stephena Kinga. Przed chwilą rozmawialiście o thrillerze psychologicznym, a Ty jesteś na naszym polskim rynku taką prekursorką domestic noir. Powiedz mi, co Cię przyciągnęło do tego gatunku i mimo takich skoków bok gatunkowych jednak ciągle do niego wracasz? Tak, ja generalnie zadebiutowałam w domestic noir i czytałam thrillery psychologiczne. To były czasy, kiedy była zaginiona dziewczyna z pociągu i pomyślałam, że chcę napisać polską wersję takiego domestic noir. Nie dziewczyna z Nowego Jorku, nie z Londynu, tylko właśnie z Krakowa i po sąsiedzku w Pradze. No i tak powstała Idealna, mój debiut. I jestem wierna temu gatunkowi. Oczywiście tam po drodze trochę próbowałam z kryminałem, literatura dziecięca, też taka detektywistyczna, ale jednak domestic noir, thriller psychologiczny to jest coś, co lubię i do czego teraz właśnie z tą najnowszą moją książką wracam. Pokazuję idealną parę, idealną kobietę i pokazuję jej powolny upadek. Po drodze pojawiają się pytania, dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego ludzie sobie robią takie złe rzeczy? W imię czego? I to buduje napięcie. Obserwujemy, jak bohater z takiego idealnego wręcz, oczywiście to jest przerysowane, to jest fasada życia, zamienia się w ruinę. I to jest, wydaje mi się, coś, co jest najbardziej takie fascynujące w thrillerze. Twoja najnowsza książka, Pisarka, niedługo się ukaże, pewnie kiedy ten materiał zostanie wyemitowany, już będzie na rynku. Główną bohaterką tej powieści jest pisarka bestsellerowych thrillerów i tutaj się nasuwa takie pytanie, no to przypadek? No bo ty też jesteś autorką bestsellerowych thrillerów. Co ta bohaterka ma z ciebie i czego możemy się spodziewać? Tak, Laura Ruta jest autorką thrillerów psychologicznych. Oczywiście one są troszeczkę w innym nurcie, znaczy nie są to domestic noir, tylko jest tam trochę naturalistyczne takie i dosyć erotyczne. To autorka, która cieszy się dużo popularnością. Kilka dni po świętowaniu swojego najnowszego thrillera, premiery, dostaje dziwną przesyłkę, która jej kojarzy się z pogróżkami sprzed lat, a potem po kilku dniach znika. Laura Ruta znika, pojawiają się pytania, co się stało z pisarką, czy to jest jakiś performance, mistyfikacja dla podbicia popularności, czy jednak ktoś naprawdę źle życzył i te pogróżki nie były przypadkowe. Oczywiście tutaj otwieram drzwi do sekretnego życia pisarzy, pisarek polskich i to nie jest przypadek. Główny taki też motyw to jest cena bycia demiurgiem, cena tworzenia książki, ile to nas kosztuje autorów. Jak napisać taki thriller, czy taki kryminał, bo jest Pani też autorką kryminałów, który głęboko zapada w pamięci czytelników? Pyta Pani o receptę na kryminał idealny? No nie wiem, czy mogę się podzielić. Tak naprawdę trzeba według mnie rozpocząć całą historię w środku rzeczy, od trzęsienia ziemi najlepiej. I oczywiście zakończyć to bardzo dobrze i przemyślanie, dlatego ja uważam, że nie ma dobrego kryminału, dobrego thrillera bez planu wydarzeń i potem czasem rozmawia się z czytelnikami, że świetna opowieść, tylko to zakończenie jakieś było niedopracowane, bo rzeczywiście my pisarze, jeżeli pracujemy kilka miesięcy nad książką, to na koniec mamy najmniej energii i jeżeli to zakończenie wymyśliliśmy już wcześniej, to jest szansa, że ono będzie dobrze dopasowane do historii. W Fejmie
czyli mojej najnowszej książce, pobawiłam się trochę strukturą narracji i właśnie uznałam, że to będzie najlepszy wabik na czytelnika, żeby przedstawić 8 punktów widzenia i to była rzeczywiście, jest dobra zabawa dla czytelnika, dla autora było dużo pracy, ponieważ w pewnym momencie musiałam nawet sobie zrobić tabelkę w Excelu, żeby wszystkie punkty widzenia zgrywały mi się w czasie. Pani profesor, proszę powiedzieć, co musi mieć kryminał, żeby się znaleźć na tej najpierw długiej liście, a później tej krótkiej liście? Na co pani jako jurorka zwraca uwagę? To oczywiście jest odpowiedź, która mogłaby potrwać bardzo długo, odpowiedź na to pytanie, ale chyba najważniejsze w przypadku moich wyborów, ale i wyborów koleżanek i kolegów jurorek i jurorów jest zwrócenie uwagi na to, żeby to była dobra literatura. To jest chyba rzecz najważniejsza, żebyśmy mieli do czynienia z tekstem, który jest właśnie dobrą powieścią, powieścią trzymającą w napięciu, powieścią, która gdzieś z jednej strony umie trzymać się tych reguł gatunkowych, a z drugiej strony też potrafi w oryginalny, niebanalny sposób je przełamywać. I to też na pewno jest rzecz warta uwagi. Wydaje mi się, że też to, co zwraca naszą uwagę, to jest to, kiedy widzimy, że pewne rozwiązania, które mogłyby pójść w takim banalnym, oczywistym kierunku, bo przecież literatura gatunkowa opiera się na pewnym schemacie i trudno tutaj mówić o odkrywaniu zupełnie nowych rozwiązań fabularnych czy zupełnie nowych opowieści o bohaterach. Ale właśnie kiedy widzimy, że to, co mogłoby pójść w tym oczywistym kierunku, skręca w taką stronę, która zaskakuje, która zadziwia, która potrafi nas w jakiś sposób zatrzymać. Jedna książka jest nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru, ale przed chwilą była premiera kolejnej, czyli Samotni. I głównym bohaterem tej powieści jest Leon, który jest autorem kryminałów. Zastanawiam się, czy pisarze kryminałów już mają jakieś doświadczenie w przeprowadzaniu śledztwa, w robieniu researchu, byliby dobrymi detektywami czy detektywkami? To znaczy, myślę, że tak naprawdę to niekoniecznie, natomiast to jest dość popularny właśnie jakiś taki myk, że pisarz wykorzystuje postać innego pisarza. Ja przyznam szczerze, że akurat w przypadku tej książki na początku chciałam tego uniknąć, bo stwierdziłam, że fajnie byłoby, żeby jednak to nie był do końca pisarz, ale potem stwierdziłam, że jakby cała jego sytuacja, pasowałoby akurat do fabuły, żeby to była osoba właśnie pracująca w takim zawodzie. Ale on jest jeszcze osobą niewidomą. Ja się zastanawiam, jakie to było dla pani doświadczenie przedstawić świat doświadczany właśnie przez osobę, która straciła wzrok? To jest osoba, która straciła wzrok dosyć niedawno, znaczy jeśli chodzi właśnie o fabułę książki, to jest taka osoba świeżo ociemniała. A myślę, że nie miałabym chyba w sobie odwagi, żeby przedstawić jakby świat widziany z punktu widzenia osoby, która w ogóle jakby urodziła się niewidoma. Natomiast tutaj miałam jednak ten taki komfort, że to jest osoba, która widziała przez dłuższy czas w swoim życiu, więc on jest w stanie opisać jakby bardzo wiele rzeczy po prostu na podstawie tego, co pamięta. A jeśli chodzi o jego doświadczenie właśnie z tych czasów, kiedy już nie widzi, to miałam pomóc mojej koleżanki, która właśnie zawodowo zajmuje się pracą z takimi osobami.
Radio Katarzys to jest trzecia pana książka nominowana do nagrody wielkiego kalibru i zastanawiam się, czy tak utytułowany pisarz jak pan, ceniony, kochany przez czytelników, doceniany przez krytyków, potrzebuje takiej pieczątki jakości jeszcze jak nagroda wielkiego kalibru? Nie mam na to wpływu. Wydawnictwo wysyła książki, jury je tam filtruje, nominuje i potem jest różnie, ale nie... Znaczy, nigdy nie badałem, jak działa tego typu nagroda. Może mi się uda zbadać, natomiast jeśli nie, to też świat się nie zawali. Ja już z godnością starego dębu przyjmuję pewne rzeczy, więc trudno u mnie o emocje z tym związane. Ale oczywiście jest to wspaniałe wydarzenie i wielki festiwal. I jeśli w tych kategoriach rozpatrywać nagrodę wielkiego kalibru, to ona jest naprawdę wielkiego kalibru. Ja w pana powieściach, poza oczywiście świetnymi wątkami, świetnie zarysowanymi bohaterami, no i tym niesamowitym researchem, cenię również piękną polszczyznę, bo to jest rzadkie w polskim kryminale. Zazwyczaj to jest język bardzo przezroczysty, taki przystępny, natomiast pan bardzo dba o polszczyznę. Dlaczego ten język jest dla pana taki ważny? Dlatego, że zawodowo używałem go przez 40 lat, pracując w dziennikarstwie i teraz od wielu lat w beletrystyce. Nie wiem, każde przeczytane zdanie, każde napisane zdanie jest takim kapitałem, który gromadzimy na specjalnym koncie, dobrze oprocentowanym. I potem za te pieniądze metaforyczne możemy sobie kupić łatwość pisania, a przede wszystkim przyjemność pisania. A coś, co się pisze z przyjemnością, nie można napisać źle. Czy tam szorstko, czy topornie, czy kulawo. Dlatego ja znajduję olbrzymią, zresztą to jest mój jedyny motyw. Ciągle uważam, że piszę książki hobbystycznie i na pewno robię to dla przyjemności, a nie z innych powodów. Marek Stelar, Krzywda, wydawnictwo Filia. Nagrodę wręczy wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Cierżyński. Nie bardzo wiem, co mówić, szczerze mówiąc. Nie, można podziękować komuś. Za prowadzącemu. Ja wiem, że czas goni, więc postaram się streszczać. Powiem Państwu, że ja byłem zbyt pewny siebie i tak przekonany o tym, że Krzywda nie wygra, że nie przygotowałem żadnej mowy. Nie będę improwizował i bardzo przepraszam, bo może to wyglądać słabo. Dziękuję serdecznie jury za to wyróżnienie. Akcja serii o aspirancie Przeworskim dzieje się w Nowym Warpnie i mam wrażenie, że w ogóle historia Pomorza Zachodniego, tego miejsca, bardzo inspiruje pana przy pisaniu tego cyklu. Tak, zgadza się to bez wątpienia. Ziemie, na których działy się tragiczne rzeczy, myślę, że to wciąż pokutuje trochę w świadomości mieszkańców dzisiaj. Ja do tego lubię wracać, może nie analizuję tego na poziomie historycznym, ale bardziej emocjonalnym. Nie wiem, czy do końca jesteśmy z tym rozliczeni jako społeczeństwo. No, ja z racji wieku jeszcze rozmawiałem z ludźmi, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. To gdzieś siedzi we mnie na pewno i opowiedzenie o tym historii jest próbą takiego zainteresowania trochę też ludzi, żeby sięgnęli do tego i zobaczyli, jak było kiedyś i żeby to nigdy nie wróciło. A czy myśli pan, że poczucie krzywdy słabnie z czasem? Czy można to poczucie krzywdy ukoić? Mam nadzieję, że można. Liczę na to. Jest to straszne uczucie oczywiście i być może jest nawet tak, że często rośnie z czasem, zamiast tępieć, zamiast łagodzić się i to potem dzieją się takie różne rzeczy, jakie między innymi w mojej historii. Wszystko wiadomo.
Marek Stelar, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, Maciej Siembieda, Nagroda Czytelników i Anna Potyra, Nagroda Specjalna imienia Janiny Paradowskiej. Zwycięzcom gratulujemy i niestety już musimy pożegnać piękny Wrocław i Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. Cześć!